Na zewnątrz mroźny wiatr i deszcz, ale tu w Teatrze Polskim w Warszawie gorąca atmosfera. A to wszystko za sprawą 22 już rozdania Polskich Nagród Filmowych Orły 2020. Kto wygra? Za kogo dzisiaj trzymamy kciuki największe? Oczywiście za Boże Ciało, ale myślę, że wygra. Ale mnie się też bardzo i mężowi także podobał Pan T. Trzymam za wszystkich moich kolegów. Mamy 12 nominacji, więc to jest bardzo miłe. A jak będzie, to zobaczymy tego wieczoru. Trzymam za panią Krystynę Jandę, jak nic. Pewno wiele filmów było znakomitych, a ja się najbardziej cieszę z tego, że za osiągnięcie życia dostaję nagrodę aktorka, z którą całe życie żeśmy współpracowali. Cieszymy strasznie, bo to jest 20 wyróżnienie za ten film. Zresztą płakałem tam na scenie. Trochę to jest jak sen, który trwa i naprawdę to jest wielki zaszczyt mieć w ręku statuetkę Orła 2020. Zawsze się przyglądałem tym, jak reżyserzy rozmawiają z publicznością swoją. Zawsze się wstydziłem dosyć wychodzić na scenę, mam z tym duży problem, ale... Dzisiaj się udało. Dzisiaj się udało, tak. No bardzo się cieszę z tej nagrody, naprawdę wielkie wyróżnienie, wielkie wzruszenie. No. Czyli naprawdę po tylu latach w branży taki orzeł jeszcze robi na panu wrażenie? Tak, ja pierwszy raz jestem w ogóle na ceremonii rozdania orłów i od razu taka historia. Ile czasu trwa zmontowanie Bożego Ciała? Dni i nocy 99. Czyli kalkulacje były czynione? Tak, tak. Pamięta pan emocje? Jak to jest, gdy się montuje film? To są przekleństwa czy cisza zupełna i skupienie? No, to jest ciągły śmiech i zabawa. Świętowanie będzie? Jutro mamy co prawda dużo pracy od rana, ale myślę, że chwilę uda nam się poświętować. Pani Aleksander, serdeczne gratulacje w związku z nagrodą, ale rozmawialiśmy wcześniej, że trzymała pani kciuki za Krystynę Jandę. No tak, no i wie pan co, tak ja nadal mam te kciuki, o to zgubię, bo w jednej ręce trzymam orła, a w drugiej ręce trzymam kciuki za Krysię Jandę, bo myślę sobie po prostu, że moje dzisiejsze zwycięstwo jest jakieś takie bezczelnawe. Wie, że z Bożym Ciałem jest trochę tak, że mam takie poczucie, że to już się właśnie dzisiaj gdzieś tam skończyło. To była nasza wielka przygoda. Chcemy się po prostu spotkać i pobyć ze sobą trochę i się pocieszyć, żeby mieć wreszcie chwilę dla siebie. No i ruszamy dalej. Pani cieszyła się, że orzeł zdążył dolecieć. Jakie to emocje? Jestem wdzięczna i wszystkim twórcom Akademii i Niezależnej Fundacji, wszystkim moim byłym studentom, którzy stali się wspaniałymi aktorami. Dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję. Sądząc po liczbie statuetek, triumfator dzisiejszego wieczoru jest tylko jeden – Boże Ciało. Ale tak naprawdę wszyscy są zwycięzcami, bo jak mówili mi moi rozmówcy, Orły 2020 to po prostu święto polskiego kina. Do zobaczenia za rok.